Cześć, z tej strony Tuni. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co to jest rotacja, do czego jest potrzebna i jak powinna ona wyglądać na trójkach. Na pewno mnóstwo razy pojechaliście z kolegą drużyny do tej samej piłki. Było to właśnie związane z tym, że któryś z was nie zastosował się do zasad rotacji i znaleźliście się w tej samej pozycji. A więc rotację możemy zdefiniować jako schemat ustawiania się na boisku. Dzięki rotacji będziemy lepiej ustawieni do podania na boisku, jak i w defensywie, by bronić swoją bramkę. Aby lepiej to zobrazować, pokażę to na uproszczeniu graficznym. Rotacje w ataku i w defensywie nieco się różnią, dlatego podzielimy to na dwie części. Ustalmy sobie na początku pozycję graczy na boisku. Pierwszy to broniący, czyli gracz z tyłu. Drugi to jest podający, czyli w tej sytuacji zostaje do niego wybita piłka i podają piłkę do gracza numer 3, który w tym przypadku jest strzelcem. Po podaniu gracz numer 2 cofa się do tyłu, żeby odnowić boosta i robi miejsce dla gracza numer 1. Gracz numer 1 wchodzi na pozycję gracza numer 2 z pełnym busem i w przypadku wybicia piłki będzie naprzeciwko jej, co da najlepszą pozycję do jej przejęcia. Trzeci gracz po strzale też się cofa, aby wtedy zrobić miejsce dla gracza numer 2. W przypadku, gdy gracz numer 3 nie ma możliwości przyjęcia podania, np. przez blok przeciwnika, cofa się on do tyłu. Wtedy, podobnie jak wcześniej, wchodzi gracz numer 1. Po takiej rotacji każdy jest dobrze ustawiony i nie ma żadnych double commitów. Ok, więc teraz omówimy sobie najczęstsze błędy, jakie powstają przy rotacji. Gracz numer 3 jedzie za graczem numer 2. W skutku po drugiej stronie nie ma komu podać i blokowany jest gracz numer 1. Pomimo tego, że prawidłowo się ustawił z tyłu, jest wyłączony z gry. Gracz numer 2 nie wraca się po podaniu, tylko challenge'uje piłkę z boku, co oprócz złej pozycji sprawi też, że prawdopodobnie piłki nie wybije, a pojedzie tam razem z graczem numer 1. Podobnie może być z graczem numer 3, który się nie cofnął i jedzie po piłkę razem z graczem numer 2. W ataku, przy posiadaniu piłki przez drużynę, cofamy się do środka boiska i zbieramy trochę boosta, żeby cały czas pressingować przeciwników. Gracz numer 1 cofnął się do swojej bramki po tym, jak piłka jest w posiadaniu przeciwnika. W momencie, gdy gracz numer 2 wjeżdża za niego, powinien on wyjechać do piłki w celu jej odebrania. Gracz numer 3 powinien być bardziej z przodu do podania i wyprowadzenia kontrataku. Piłka podana przez gracza numer 1 jest zablokowana przez przeciwnika, więc gracz numer 3 powinien się teraz wrócić do bramki. Gracz numer 1 wtedy wyjeżdża do przodu. Gracz numer 1 cofnął się, ale wjechał do bramki, co poskutkowało strzałem przeciwnika za jego plecy i strzelili gola. Ważne jest lotowanie do bramki na dalszy słupek od piłki, co sprawi, że będziemy mogli bronić na całej bramce. Jest to związane z tym, że lecąc do tyłu musimy odchylić się o większy kąt, przez co zajmuje to po prostu więcej czasu. Nie ma nikogo z przodu do podania, co sprawia, że każde wybicie piłki będzie oddanie piłki przeciwnikom. Oh, hello, yeah! Ważne jest też, żeby nie wyjeżdżać za daleko do przodu, żeby w razie czego zdążyć się cofnąć. Gracz numer 1 nie wyjeżdża z bramki, gdy na plecy wchodzi gracz numer 2 i oboje są w tej samej pozycji. Gracz numer 2 nie cofa się za gracz numer 1, tylko od razu wyjeżdża do przodu. W efekcie nie ma nikogo z tyłu i przeciwnicy mają strzał na pustą bramkę. Starajmy się każdą piłkę zagrywać do kogoś z drużyny lub wyprowadzić ją na przykład dribblingiem, byle nie pod naszą bramką. Na wyższych rangach przeciwnik łatwo skontroluje wybitą piłkę. Często zdarza się tak, że gracze nie stosują się do rotacji, zwłaszcza na niższych rangach. Należy się wtedy nieco przystosować do ich stylu gry, aby zapobiec totalnemu chaosowi. Ustawianie się na ścianie lub backboardzie bardzo pomaga w grze. Przy wysokich piłkach musimy użyć mniej boosta. W defensywie warto, aby na backboardzie była jedna osoba, by wybijać piłki posyłane właśnie na backboard. Najłatwiejszym sposobem na strzelenie gola jest podanie do kolegi z drużyny, gdy nie jesteśmy w dobrej pozycji do strzału. W każdym meczu widać bezsensowne strzały na bramkę, gdy przeciwnik jest dobrze ustawiony. Wybija on piłkę, gdy po drugiej stronie był kolega z drużyny wystawiony do podania. Bardziej przewidywalne są strzały na bramkę niż podania, bo zawsze jest możliwość strzału na bramkę. Podanie do dobrze ustawionego gracza ma dużo większą szansę na gola niż strzał z połowy boiska. Ok, więc pokrótce omówiliśmy sobie rotację na trójkach. Gwarantuję, że rotując poprawnie, będziesz grał lepiej i więcej wygrywał, więc zdecydowanie warto. Wielkie dzięki za obejrzenie do końca. Będę wdzięczny za każdy feedback pod filmem, a my widzimy się już w następnym materiale. Do zobaczenia.